Dzień dobry, witam wszystkich na targach AgroShow Bednary 2021. Po przerwie udało nam się zrealizować wspaniały projekt dla Państwa. Tegoroczna edycja jest dla nas wyjątkowa, ponieważ możemy tutaj zaproponować kilka nowości i jest to również dobra okazja do zaprezentowania nowego modelu opryskiwacza E.ON Centura Line. Jest to polska premiera oficjalna na targach AgroShow. Model prezentowany na AgroShow jest to model 5200 litrów z belką 30 metrów Delta Force. Profesjonalna maszyna dedykowana dla gospodarstw o wyjątkowym, jeżeli chodzi o produkcję, wyjątkowym stopniu specjalizacji. Maszyny E.ON Centura Line możemy zaproponować w wersji konwencjonalnej z belkami Delta Force, jak i z uznaną techniką, którą tutaj szeroko proponujemy na rynku polskim, techniką Twin. Także modele E.ON Centura Line oferujemy z belkami Delta Force, jak i Twin Force. Jeżeli chodzi o prezentację mojego stoiska, staraliśmy się Państwu tutaj zaprezentować praktycznie częściowo naszą ofertę i jeżeli chodzi o maszyny zawieszane, jest to również pierwsza prezentacja w Polsce Hardy Mega. Jest to maszyna, która jest oferowana ze zbiornikami do 2200 litrów, z belkami do 28 metrów Pro i również, proszę Państwa, możemy zaproponować Hardy Mega ze zbiornikiem przednim. Prezentowany model Hardy Mega 2200 litrów z belką Pro VPZ 28 metrów i zbiornik przedni 1500 litrów. Także mają Państwo tutaj opryskiwacz zawieszany o pojemności 3700 litrów nominalnie, natomiast całkowicie możemy zatankować ponad 4000 litrów zbiornik przedni i zbiornik zasadniczy maszyny Mega. Następnym opryskiwaczem, który jest tutaj godny do przedstawienia, jest to model bardzo popularny na rynku polskim. Proszę Państwa, nawigator 4000 litrów SmartCom. Maszyna piękna, jeżeli chodzi o swoje walory techniczno-eksploatacyjne. Mamy tutaj, proszę Państwa, technologię SmartCom, najnowszy system komputerowy zastosowany na opryskiwaczu. Mamy tutaj, proszę Państwa, system Duo Auto Select. Jeżeli się przyjrzymy bliżej tym głowicom, to widzimy pneumatycznie przełączane rozpylacze i są to rozpylacze, które możemy do wyboru stosować w zależności od warunków pogodowych, jak i również dawki, którą chcemy uzyskiwać. Natomiast w skrócie powiem, że system Auto Select jest to systemem z pneumatycznie przyłączonymi rozpylaczami. Jest to system, który nam umożliwia automatyczny dobór rozpylaczy w zależności od prędkości jazdy i w zależności też od możliwości terenowych. System Auto Select jest systemem w pełni też cyrkulacyjnym. To jest bardzo ważna funkcja dla belek o większych szerokościach roboczych. Jest tu również przedstawiona belka Delta Force 28 metrów. Widzimy bardzo fajną belkę z systemem wahadłowym. Mamy tutaj, proszę Państwa, do możliwości, do wyboru system w oprysku 28 metrów. Po złożeniu możemy wykonywać zabiegi 21 metrów, jak również 12 metrów. Nadmieniam, że belki Delta Force oferowane przez nas są na opryskiwaczach przyczepianych Navigator, również Commander
i również na opryskiwaczach samojezdnych Alfa. Jeżeli chodzi o nawigator SmartCom 4000 litrów, w standardzie system IsoBus, w standardzie bardzo dobre systemy komputerowe sterujące, kompatybilne ze wszystkimi systemami dostępnymi na rynku IsoBus. Jeżeli chodzi o technologię wspomagania powietrznego, tegoroczna edycja AgroShow jest, proszę Państwa, zaakcentowana poprzez opryskiwacz Commander, Hardy Commander. Jest to bardzo fajna maszyna, która może być wyposażona w belki Twin Force od 18 do 36 metrów i zbiorniki oferowane w Hardy Commander od 3300 litrów do 7000 litrów. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Twin System, od lat znalazł uznanie na gospodarstwach w Polsce. Gospodarstwa typowo zbożowe, typowo również warzywnicze. System, który tutaj prezentujemy, jest to system z najlepszą techniką penetracyjną, z najlepszą techniką redukcji znoszenia. Tą belką możemy wykonywać zabiegi również nawet podczas 9 metrów na sekundę warunków wiecznych. Terminowość zabiegu, redukcja znoszenia, zwiększenie wydajności pracy to są kluczowe rzeczy, które decydują o wyborze technologii Twin Force. Proszę Państwa, belki Twin Force oferujemy wyłącznie w maszynach Commander i w maszynach samojezdnych Alfa. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, jeszcze o Commandera, polecam tą maszynę dla gospodarstw o precyzji dużej działania z systemem SafeTrack. Jest tutaj automatycznie kopiowana oś tylnia i to jest oferowane w serii Commander. Następny model, który proponujemy, jest to model premierowy. Jest to model premierowy na targach AgroShow i jest to model E.ON Centura Line. Proszę Państwa, tutaj widzimy nową linię opryskiwaczy przyczepianych, która będzie wkraczała na rynki europejskie i światowe. W tej chwili oferujemy zbiorniki 5200 litrów, 6200 litrów, a będziemy również oferowali zbiorniki i 4200 i 7200 litrów. Belki oferowane w E.ON Centura Line są belkami konwencjonalnymi Delta Force i belkami Twin Force ze wspomaganiem powietrznym. Jeżeli chodzi o nową linię E.ON-a, maszyna, tak jak widzimy, bardzo profesjonalna, z unikalnymi funkcjami, jeżeli chodzi o sterowanie układu cieczowego. Zaprezentuję strefę roboczą. W strefie roboczej tutaj widzimy, proszę Państwa, panel sterujący. Jest to panel Fluid Box, który zastępuje nam ręczne sterowanie oprysku i funkcji, którą tutaj wykonujemy. Natomiast jeżeli chodzi o standard opryskiwaczy E.ON, zawiera on automatyczne napełnianie, automatyczne płukanie, również automatyczne mieszanie. Bogaty standard, profesjonalna obsługa i system IsoBus w standardzie występuje w E.ON-ie. Nowość, jeżeli chodzi o kopiowanie śladów kół, tutaj już, proszę Państwa, Hardy wyszedł naprzeciw zainteresowaniu klientów i tutaj mamy system skrętnych kół.
Wcześniejsze modele zawierają IntelliTrakcję w nawigatorach, zawierają SafeTrack, skręt na oś w komanderach, natomiast E.ON, nowość, ze skrętnymi kołami. W dużym zakresie, z bardzo precyzyjnym kopiowaniem, elektrohydraulicznie jest to realizowane. Proszę Państwa, bardzo ciekawa sekcja centralna, bardzo ciekawa amortyzacja hydrauliczna osi. Jest to standard maszyn E.ON. I zobaczcie Państwo, że tutaj mamy też właśnie bardzo ciekawą sekcję centralną. Delta Force SmartCom to jest to, co tutaj przy E.ONie jest standardem. Jeżeli chodzi o ofertę maszyn samojezdnych, Hardy specjalizuje się w opryskiwaczach samojezdnych od ponad 30 lat i dzięki temu nasza oferta znajduje uznanie wśród klientów nowocześnie gospodarujących w Polsce. Muszę się pochwalić, że ponad 170 nowych maszyn sprzedaliśmy w przeciągu kilkunastu lat. To jak chodzi o ten typ maszyn, jest to dużo i jest to, proszę Państwa, dla nas też bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o zapewnienie serwisu i gwarancyjnego, jak również serwisu pogwarancyjnego. To jest, że tak powiem, nasz model flagowy Hardy Alpha. Oferujemy w zbiornikach 4200 litrów i 5100 litrów. Prezentowany model jest wyposażony w belkę Delta Force 36 metrów, potrójnie składana. Ta belka może wykonywać oprysk na 36 metrach, na 24 metrach, jak również na 12 metrach. Model Hardy Alpha Delta Force. Widzimy każde koło skrętne z indywidualnie rozwiązanym napędem. Jest to napęd hydrostatyczny Sauer. Proszę Państwa, doskonały promień skrętu, bardzo mały promień skrętu. Mamy możliwość tutaj zaproponowania maszyny, która ma doskonałe warunki trakcyjne zarówno w terenach płaskich, jak i w terenach pagórkowatych. Mamy doskonałe doświadczenia wśród klientów, którzy nie tylko działają na terenach płaskich, ale w dużych pagórkowatych, zróżnicowanym terenie Hardy Alpha z powodzeniem wykonują swoją funkcję. Cztery koła skrętne, napęd z silnika Deutz, 245 koni Common Rail. To są standardowe rzeczy, które w opryskiwaczu Hardy Alpha oferujemy. Jeżeli chodzi o większe modele opryskiwaczy, prezentujemy na targach model Hardy Navigator z funkcjami iVersion. Jest to wersja, która jest wyposażona w standardzie w układ automatycznego napełniania, automatycznego pukania, jak również automatycznego mieszania. Opryskiwacze Navigator oferujemy w zbiornikach od 3000 do 6000 litrów. Prezentowany model jest to model 6000 litrów z belką 30 metrów Delta Force. Specjalnie na targi tutaj prezentujemy model, który jest wyposażony w głowice, które są indywidualnie wyłączane. 13-sekcyjna maszyna z indywidualnie wyłączanymi głowicami w zależności od systemu GPS. Navigator Delta Force 6000 litrów z systemem Auto Nozzle Control, czyli indywidualnie wyłączane rozpylacze głowic. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach AgroShow. Sektor E, stoisko 204. Praktycznie jesteśmy w stanie sprostać Państwa wszystkim oczekiwaniom, jeżeli chodzi o ochronę roślin. I muszę powiedzieć, że nasza oferta również zawiera
opryskiwacze rolnicze, jak i całą gamę maszyn sadowniczych, od sadów tradycyjnych, skończywszy po owoce miękkie. Także to jest nasza specjalność Hardy. Ponad 63 lata produkujemy, wyłącznie się w tym specjalizujemy. Serdecznie zapraszamy na stoisko Hardy Polska.